Cześć, witam Was w kolejnym odcinku serii genetycznej. Dziś będziemy mówić o kotach, których sierść ma kolor kremowy. Jeśli wydaje Wam się, że kremowy to w zasadzie taki trochę jaśniejszy rudy, to macie rację, bo kolor kremowy powstaje właśnie na bazie koloru rudego, o którym mówiliśmy w poprzednim odcinku. Dla przypomnienia, za kolor kota odpowiadają lokusy, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, pojemniki na dane geny. Do pojemnika B wpadają geny odpowiadające za powstawanie granulek czarnego pigmentu, a do pojemnika na geny O wpadają geny odpowiadające za powstawanie granulek pigmentu żółtego. Jeśli w pojemniku O zapadnie decyzja o produkcji granulek żółtego pigmentu, to we włosie kota pojawi się właśnie żółty pigment, niezależnie od tego, co znajdzie się w pojemniku na geny B. Informacja na temat koloru czarnego uzyskanego w pojemniku B oczywiście pozostanie zapisana w genach kota, ale czarny pigment we włosie się nie wytworzy. Wytworzy się tylko żółty i kot będzie rudy lub kremowy, bo jest jeszcze trzeci lokus, pojemnik na geny D. Te geny odpowiadają za zagęszczenie granulek pigmentu we włosie. U kota w kolorze rudym zagęszczenie jest normalne, granulki pigmentu przylegają do siebie i włos ma jednolitą barwę, a pod mikroskopem wygląda tak. Kolor kremowy powstaje wtedy, gdy pod wpływem działania dwóch genów małe D pigment rozrzedza się, co pod mikroskopem wygląda tak. A my wizualnie uzyskujemy wówczas kota w kolorze kremowym. Kolor ten uznany jest we wszystkich organizacjach zrzeszonych w WCC. W standardzie ACF przeczytamy, że kolor ciała to złamana biel, a znaczeń blady kremowy. Lusterko nosa jest różowe, z dozwolonymi plamkami lub piegami. Opuszki łap preferowane są różowe. Ubikolorów mogą być różnokolorowe. W standardzie CCCA przeczytamy, że kolor ciała to ciepła biel. Cieniowanie, jeśli występuje, powinno być w tonie znaczeń point, ale jaśniejsze. Kolor znaczeń to bogaty kremowy. Preferowane są bledsze odcienie. Niepożądane, ale dozwolone jest nieznaczne pręgowanie na masce, nogach i ogonie. Kolor oczu to czysty, żywy niebieski. Uwaga! Na kociętach w kolorze red i cream niekiedy widoczne są duchy lub pręgi, które powinny zaniknąć, gdy kocie dorasta. Nie powinno się więc ich brać za błąd, zwłaszcza w przypadku bardzo młodych kotów. Podobnie jak nieznacznego piegowania u kotów dojrzałych. Piegi mogą pojawić się na nosie, wargach, powiekach i uszach. W standardzie CFA przeczytamy, że ciało jest czysto białe, a każde cieniowanie powinno być w tym samym tonie, co znaczenia point. Znaczenia wahają się między bladym, płowo-kremowym, a jasnym, różowawo-kremowym. Preferowany jest brak pręgowania. Kolor oczu jest niebieski. Lusterko nosa i opuszki łap w kolorze skóry, koralowo-różowe lub odpowiednie dla umaszczenia. W standardzie FIF przeczytamy zaledwie, że takie umaszczenie istnieje. W standardzie GCCF przeczytamy, że kolor ciała to złamana biel z jaśniejszym cieniowaniem na brzuchu i klatce piersiowej. Znaczenia powinny być wszystkie w tym samym tonie, ale nie wszystkie muszą być w tym samym odcieniu. Nogi i stopy często będą bledsze. Uwaga pierwsza, pręgowanie nie powinno być uznawane za znaczącą wadę, zwłaszcza u kociąt. Uwaga druga, piegi mogą pojawić się na nosie, wargach, powiekach i uszach. Nieznaczne piegowanie u dojrzałych kotów nie powinno być uznawane za wadę. W standardzie NZCF przeczytamy, że kolor ciała to czysta biel z cieniowaniem w tonie znaczeń point. Znaczenia point powinny znajdować się na skali między kolorem bogatym, płowo-żółtym, a jasnym, różowawo-kremowym. Pożądany jest brak pręgowania. Lusterko nosa i opuszki łap powinny być różowe lub odpowiednie dla umaszczenia. Standardy SACC, TICA i WCF dla ragdoli nie opisują szczegółowo kolorów. Na dzisiaj więc to już wszystko. A za tydzień zobaczymy się na ostatniej odsłonie serii genetycznej. Tak, to już ten moment. 13 odcinków za nami, jeden przed nami. Jesteście wzruszeni? Bo ja tak, więc dzisiejszy hashtag to wzruszenie. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Do usłyszenia.